tak naprawdę odchudzać się zaczęłam w wieku 15 lat. Ta sytuacja powstała przez dwie moje poprzednie ciąże. Chudłam, tyłam, nie mogłam znaleźć równowagi. Aż do teraz. Bardzo. Tak, było warto i jeżeli ktoś się zastanawia, to mogę polecić, że warto. Nawet dla tego efektu teraz czuję się wspaniale. Wspaniale. Cześć, mam na imię Marta. Cześć, jestem Natalia. W 10 miesięcy schudłyśmy po 20 kilo. A dzisiaj jest nasz wielki dzień. Cześć, nazywam się Aneta Winiarz i dbam o równowagę. Jestem trenerem i dietetykiem i dzisiaj zapraszam Was na trzecią edycję moich metamorfoz. Cześć, mam na imię Ewelina i jestem menadżerką Femisfery, czyli miejsca beauty w Dobczycach. W projekcie metamorfozy zaopiekowałyśmy się włosami dziewczyn. Nasze stylistki Patrycja i Urszula wykonały piękne koloryzacje naszym bohaterkom, których efekt, mam nadzieję, zostanie z nimi na dłużej. Miałyśmy też przyjemność wykonać zabieg radiofrekwencji mikroigłowej, który dedykowany jest skórom z utratą jędrności. To jest bardzo efektywny zabieg, jednak jego rezultaty są widoczne w czasie, bowiem skóra potrzebuje paru tygodni, żeby się przebudować. Ale mam nadzieję, że efekty tej terapii będziecie mogli zobaczyć na naszych social mediach. Cześć, nazywam się Magda Piątek, jestem właścicielką gabinetu kosmetycznego Klinika Piękna. W projekcie Metamorfozy wykonałam dla dziewczyn zabiegi na twarz oraz paznokcie. Cześć, mam na imię Ewa. W finale Metamorfozy wykonałam dziewczynom makijaże. Marcie zrobiłam glamour, a Natalii wykonałam sexy smoky. Cześć, nazywam się Katarzyna Mędra, pracuję w Dworze Sieraków, jestem menadżerem sprzedaży oraz koordynatorem eventów. Mieliśmy przyjemność podzielenia się tym pięknym miejscem dla finału Metamorfozy. Nazywam się Katarzyna Ciszewska i zajmuję się makijażem permanentnym. Dla dziewczyn w ramach Metamorfozy wykonałam makijaż permanentny ust, tak aby na co dzień czuły się pewniej siebie i jeszcze piękniej. Nie tylko dzisiaj, ale także w codziennym życiu. Cześć, nazywam się Natalia i dzisiaj zrobiłam przepiękne zdjęcie dla Marty i Natalii w projekcie Metamorfozy. Cześć, nazywam się Beata i jestem osobistą stylistką. Zadbałam o wizerunek dziewczyn i wybrałyśmy się razem na wspólne zakupy, gdzie stworzyłam dla dziewczyn wspaniałe stylizacje, które wykorzystałam na dzisiejszym finale. Marta i Natalia to bohaterki trzeciej edycji Metamorfoz. To nie była historia idealna. Były łzy, była wysoka motywacja, dobra energia i walka. Dziewczyny mają małe dzieci, pracują, obowiązki domowe, dzieci chorują, a wbrew temu razem ze mną schudły minus 20 kg w 10 miesięcy. Przed chwilą mąż Natalii przeszedł koło niej i jej nie poznał. To była bardzo wzruszająca chwila i dla takich momentów warto robić takie rzeczy. A właśnie tak patrzyłem, co to za gość idzie, ciekawe co pomyśli. No chyba tak.
Właśnie dobrze. Bo ja nie poznał. Ty? Mhm. Ej, jesteś. Lepiej się to nie pokazuj mężu, bo zostaniesz zabity. Czy się marketing? Tak naprawdę odchudzać się zaczęłam w wieku 15 lat, kiedy pojawiły się pierwsze kompleksy. Ta sytuacja powstała przez dwie moje poprzednie ciąże. Chudłam, tyłam, nie mogłam znaleźć równowagi. Aż do teraz. Zdecydowałam się, że chcę zdrowo wyglądać, chcę schudnąć i dlatego zgłosiłam się do Twojej metamorfozy. A i akurat w tym momencie pojawiło się ogłoszenie, że jest nabór do kolejnej edycji metamorfozy. Uznałam to za znak. I stwierdziłam, że to będzie coś dla mnie. Niemożliwe. Udało się. Szok i niedowierzanie. Pierwszy raz coś wygrałam. I z drugiej strony, ale czy na pewno, czy powinnam się do tego zgłosić, jednak to będzie troszkę medialne, stwierdziłam, raz kozie śmierć. Zmieniła się na pewno moja osobowość, zauważyłam błędy, które popełniałam. Czasami tak naprawdę wystarczyła niewielka zmiana, której nie dostrzegałam, gdzie był efekt od razu widoczny. To był długi i ciężki czas, będąc szczera, ponieważ dieta, ćwiczenia przy dwójce małych dzieci jest niestety czymś trudnym do zorganizowania logistycznie. Bo jestem takim troszkę niedowiarkiem, trochę nie wierzę w siebie i swoje możliwości. Mimo to stwierdziłam, że nie mogę się poddać, jeżeli powiedziałam A, to muszę powiedzieć B. Dlatego robiłam wszystko, żeby się to udało. Twoje wsparcie dało mi dużo tej wiary w siebie, no i pokazało już każdy kolejny kilogram, gdzie chudłam, gdzie widziałam, że jest coraz lepiej, idę w dobrym kierunku. Pomyślałam sobie, no kurde, da się. Na pierwszym miejscu jest oczywiście mój mąż. Nieoceniona pomoc przy dzieciach, ale też również przygotowywał dla mnie posiłki. I dwie osoby, które mnie motywowały do ćwiczeń i również do trzymania diety, Asia i Daniel, więc ich bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie zamierzam przestać na tych 20 kg spadku. Bardzo. Tak, było warto i jeżeli ktoś się zastanawia, to mogę polecić, że warto. Nawet dla tego efektu teraz czuję się wspaniale. Moim celem jest jeszcze schudnąć 10 kg co najmniej, ale myślę, że ta zmiana już zostanie na zawsze ze mną. To później to uczucie jest niesamowite. Dziękuję. Każda metamorfoza jest inna i każda opowiada inną historię. Marta i Natalia wygrały z otyłością. Zrzuciły minus 20 kg w 10 miesięcy. Stawiam na zdrowie, równowagę i prawdziwe historie. Ale mam apetyt na więcej, dlatego widzimy się niebawem w czwartej edycji.